Witam bardzo serdecznie w kolejnej części Zagramy w One Heart. A skończyliśmy na tym, że nie wiedziałem, gdzie mam iść. Ale znalazłem drogę. Wąska ścieżka prowadząca wzdłuż rzeki. Tutaj zapewne kiedyś dało się złapać rybę, ale chyba już wszystko jest martwe. Kawałek pogniłego drewna. Aha, dobra, to nie. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Nie powinno dotykać tej żaby. Co jeśli jest trująca? Postanowić rozum? Nie można użyć tego przedmiotu w tym miejscu. Mimo, że ta rzeka wydaje się brudna, pływa tu jeszcze parę ryb. Dobra, dobra, co tu jeszcze jest? Te motyle są zbyt szybkie, aby dać się złapać. I co? Wąska ścieżka. Nic tu nie mogę zrobić? Tu coś jest właśnie. Numer 754221. Co on tu robi? See you. Powrót do brzeg rzeki. Pod czaszką znajdują się druty. Nie. Tym tego nie zrobię. Płytą? Też nie bardzo. Kurde. Stara kartka z licznymi śladami nadpaleń. Nie, nie. Tu jeszcze coś jest. Czy to coś oznacza? 13:37. Tam też nie dojdziemy? Tutaj nic nie możemy zrobić. Niekorzystnie. O, ten kijak jest wyjątkowo prosty. Co ja z tym kijkiem teraz zrobię? Fuck, co ten kamień robi w ptasiej dziupli? Kurde. Dawaj tą rybę. Potrzebuję jedną rybę. Aha, najpierw tego kamienia włożę tu. Dobra, no jeszcze jeden brakuje. Doszedłem do wniosku, że trzeba w tą płytę włożyć w to urządzenie. O, właśnie w to. Pyk. Maszyna kuszy płytę na drobne kawałki. Cóż, ta płyta i tak była już porysowana. Może będę w stanie wykorzystać ją w inny sposób. Tajemnicza, magiczna bariera nie pozwala mi przejść dalej. Okej, okay, szczątki płyty kompaktowej. Teraz możemy sobie wrócić do tego domku. O, właśnie tutaj. I tutaj gdzieś było... Nie tu. To jest przerażające, nie patrzmy już na to. To było tu. No i co? We wnętrze urządzenia znajduje się żyletka. Niestety nie ma możliwości, by ją teraz zabrać. Rozumiem, że trzeba dopasować te kawałki do tych tutaj, co? Zobaczmy. Zobaczmy. Ale... To nie pasuje. Może białe wezmę. Odłóż to. Już widzę, że to będzie chyba tu pasować. Tak. To będzie tu pasować.
To tutaj. Super. Nie. O! Pięknie. Tego... O! W tym miejscu. Wreszcie akcja posunęła się do przodu. Bo już byłem zaniepokojony, że nic z tego nie będzie. A tu taka niespodzianka. Ale zostaną mi kawałki. Z tego wygląda. Nie, to to. No i dobra, no i teraz trzeba dopasować czerwone części. Czerwone części dopasować trzeba teraz. No właśnie, coś takiego. Widzę, że tutaj to zwalnia. To nawet dobrze. To tu? Nie, nie pasuje to? Nie pasuje, rzeczywiście. Tutaj. Proszę. O! No czyż nie pięknie? To akurat nie będzie pasowało. To jest za duże, to za duże. O, to jeszcze. To będzie tutaj. Ten kawałek tutaj. Za chwilę się powinno zatrzymać. Pyk. I jeszcze. Ha. Teraz, gdy maszyna została wyłączona, zebranie żetki wydaje się niezwykle proste. No dobra. I po co mi ta żetka? Po co mi żetka? Może potniemy żabę? Chodźmy zobaczyć. Nie. Żeba się nie chce pociąć. Jakby to przymusować do... Też nie. Też nie. Już wiem. Wiem. Tu był miś. To było takie oko dziwne. Wytnijmy to. Proszę. Mamy. Kolejny kamień, tak? Okrągły kamień. Powinnam się cieszyć, że nie wyrządziłam sobie tym krzywdy. Okej. Możemy włożyć ostatni kamień. Proszę, jest przejście. Wielkie energetyczne słupy zdają się zapadać, jakby wciągane przez jakąś tajemniczą maszynerię. A tu co znowu? Trójka w lewo. Jedynka w prawo. Czwórka w prawo. Jedynka w prawo. Dwójka w lewo. Czwórka w lewo. Trójka w prawo. Trójka w prawo. Jedynka w prawo, czwórka w lewo i trójka w prawo. Bingo! Okręgi ułożone w odpowiedni sposób tworzą pewien symbol. To miejsce aż roi się od zagadek. No i co dalej? Ten piękny niebieski kryształ świetnie nadałby się do mojej kolekcji. Okręgi ułożone w odpowiedni... Dobra, no ułożyły. I co dalej? No i dobra, mamy ten niebieski kryształ. Jakby go wrzucić do tej buteleczki? Wydaje się, że diament po zetknięciu z niebieskim płynem zaczął się powoli rozpuszczać. Dobra. Możemy sobie iść.
trasa ciągnąca się na wyżynę. Stara rzeźba wyłaniająca się spośród kamieni. Co to jest do cholery? Mam wrażenie, że czegoś tutaj brakuje. Też mam takie wrażenie. W głębi statuetki znajduje się pewien kamień. Niestety nie mogę go stamtąd wyciągnąć. Kamień idealnie w kulistym kształcie. Okej, tutaj tego nie mogę włożyć. Wycofaj się. Zbieranie kwiatków to rzecz, którą zawsze uwielbiałam robić wraz ze swoją siostrą. Cieszę się bardzo. Tutaj co jest? Life. Droga w stronę kościoła. Jest kolejna deska. Góra kamieni blokująca wejście do bunkru. Miasto oddalone jest stąd o całkiem spory odcinek drogi. Life. Jak wielu ludzi musiało zostać pochowanych na tym zaniedbanym cmentarzysku. Jak na taką ilość grobów, jakie się tam znajdowały, jeden przykuwał szczególną uwagę. Oprócz wieńca leżała tam zarezywiała tabliczka ze zdjęciem siostry. Jednak nasz gnojek zachowywał stoicki spokój i raczej nie wierzył w śmierć swojej siostry. Okej. Proszę, zawsze dobrze między sobą różą na szczęście. Właśnie tego, żeby potrzebowali. Zobaczmy na tą tabliczkę. Portret mojej siostry zdobiący jeden z nagrobków. Zbiorowa mogiła. Zróbmy tak, wycofajmy się. I w tym miejscu sobie to zatrzymamy. Tą historię. Także, jeżeli wam się podobał materiał, to zostawcie tego ciekawca w górze. Ja już dziękuję. I do usłyszenia. A jeszcze przepraszam za głos. Choroba. Wiecie, nie? Także do usłyszenia. Bye.